Dzień dobry, kochani. Witamy się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela. A Dusia wstała, jest godzina 11:10. Naprawdę już późno. Ja gotuję obiadek. Zobaczcie zresztą sami. Mam tutaj rosołek. On się tutaj, słuchajcie, gotuje. Dzisiaj, mama, mogę powiedzieć, co dzisiaj będziemy robić? No powiedz. Będziemy dzisiaj robić w Thermomixie slajma. Nie ma w przepisu w Thermomixie slime, ale Thermomix posłuży nam jako, słuchajcie, wyrabianie. Sprzęty do robienia. Tak, tego. Do wyrabiania. Znalazłam sobie na internecie przepis, skoro zimno na dworze i jakoś tak szaro-buro, w domku mamy cieplutko, siedzimy sobie, tam wymyślimy coś razem z Adusią, a ja ją troszeczkę odciągnę od telewizora i telefonu. Adusiu, robimy slajma i tego slajma zrobimy, słuchajcie, jakimś tam kolorze, wybierze sobie Adusia jeden barwnik i będzie się bawić na stole, tak? Albo tu. Na blacie. W międzyczasie, słuchajcie, przygotowałam też bułki jagodzianki. Zobaczcie, pieką się piękne buły. Zostało jeszcze 9 minut, temperatura 200 stopni. To jest przepis Thermomixa. One są w Thermomixie z polewą, słuchajcie, lukrową, ale ja chcę tylko posypkę, tylko jakąś tam kruszonkę. Także posmarowałam je białkiem. Już, kochanie. I posypałam kruszonką. Także czekamy na bułeczki. Adusiu, no to co, zaczynamy. Zaraz wyciągnę ci wszystkie produkty, będziesz wsypywać składniki, dokładnie. Dobra, słuchajcie, podaję przepis. 200 gram mąki pszennej, 200 gram mąki ziemniaczanej, 150 ml oleju i 100 ml wody. Do tego jeszcze jakiś barwnik spożywczy. Ciekawa jestem, jaki Adusia wybierze. Czy ty sobie wybrałaś fiolet, żółty, pomarańczowy? Nie. I ty, to wszystko wyrabiamy, słuchajcie, albo ręcznie, albo po prostu w jakiejś tam, no nie ubrudź się. Czekajcie, 150 oliwy. Oliwa teraz jest na wagę złota, więc no ale nic, czego się nie zrobi dla dziecka. Oczywiście, jeżeli slime będzie za rzadki, no to dodajemy mąki ziemniaczanej, a jeśli będzie za gęsty, no to troszeczkę oleju. Tak? Wybrałaś, córciu? Wybieraj, kochanie, bo będziemy mieszać. No. Albo czekaj, zielony. Zielony? Dobra, niech będzie zielony. Super jest to w Thermomixie, słuchajcie, że mam tą wagę wbudowaną, więc mogę sobie bez przepisu odważyć produkty. Odważamy 200, 90, dalej 130, 160, o, mamy 200 i tak samo robimy z mąką kartoflaną. O, kartoflana mąka to ma możliwość tego zagęszczania, także kolejne 200, czyli na 400. Jeszcze. Super. I ja już sobie wybrałam kolor. Jaki kolor, córciu? Fioletowy. Fioletowy w końcu? Zaraz zobaczymy, czy fioletowy. Jestem ciekawy, jaki wyjdzie. Jaki wyjdzie. Zależy, będzie taki jasny. Chcesz jasny fioletowy, czy ciemny fioletowy? Jasny. Może jaśniutki. Także odrobinkę. I zobaczymy, co nam tutaj powstanie. Sama jestem ciekawa, nigdy tego nie robiłam. Ale ten fioletowy wygląda jak czarny, nie? No nie wiem, poczekaj. Wyłączymy sobie wagę, ciasto. I będziemy, kochani, urabiać. Na minutkę weźmiemy, zobaczymy. Koniec. Okej, zobaczcie, zobaczmy, co nam powstało. Poczekaj, córuniu. O. Jeszcze wymaga mieszania, także za krótko. Ja bym jeszcze dodała odrobinę, słuchajcie, tego barwnika. Bo ten barwnik też się nie wymieszał, tak jakbyśmy chcieli. No. Jest godzina 12, prawie 12, gdzieś za 10, więc pora, żebym zjadła cokolwiek na tym poście przerywanym. Zjem sobie jajecznicę z 3 jaj, dodałam trochę szynki pokrojonej w kostkę. Adusiu, może nam pokażesz tego slajma? Zobaczcie, jak to wygląda.
Świetnie wygląda, zobaczcie, pięknie się formuje. Tylko, że później są takie... Troszeczkę tłuste, bo no wiadomo, o, jest olej, a żeby to też się nie kleiło. Pięknie na desce pracuje. Polecam Wam serdecznie ten przepis. On jest po prostu ściągnięty z internetu. Adusia się bawi. Prawie nic mnie to nie kosztowało. Składniki miałam w domu. Tutaj wyjęłam jej parę rzeczy, wałek. Radełko, dziecko się zajmie sobą, tak? Zajmie się dziecko sobą? Tak. I bułeczki pięknie upieczone, zobaczcie, pod spodem wyglądają w ten sposób. Wystygną, będziemy mieć później na przekąskę po obiedzie. Mamy śniadanie, słuchajcie, zobaczcie, jak pięknie pokroiłam ogórka tym radełkiem do frytek. Jajecznica z kiełbaską, do tego dużo liści sałaty, pomidor, ogórek, jedna kromeczka chlebka z masełkiem i dziś dla odmiany herbata zamiast kakao. I mamy popołudnie, kochani, nad rzeką. Spacerujemy sobie, słuchajcie, z Grześkiem. On tam stoi, zobaczcie. I robimy okrążenie niesamowite, długie, żeby nadrobić, żeby zrobić kroki, póki jeszcze nie jest ciemno. Fajnie, że w niedzielę i w sobotę mogę to zrobić właśnie jeszcze po widnemu, przynajmniej do czasu, kiedy się nie zrobi wiosna. No bo jak jest wiosna, lato, to wiadomo, że i godzina 10 to jeszcze jest widno ruch, bo tam na końcu mamy, słuchajcie, w tym miejscu mamy cmentarz, także auta jeżdżą. Kojący, uspokajający głos rzeki, wody. Ach, dobra, idziemy dalej, kochani, i widzimy się później, pewnie już w domu. Moi drodzy, mamy troszkę zakupów. Tutaj kupiłam dzisiaj, słuchajcie, banany. Jedne takie bardziej dojrzałe, drugie takie bardziej zielone, żeby wiadomo, naraz tego wszystkiego nie zjeść. Co, kochanie? Mogę powiedzieć, czy mogę pani do córka zabrać? Później mi powiesz, dobrze? Ogóraska jednego świeżego. Kupiłam też... Nie, nie przeszkadzaj mi. Kupiłam dwie jego belle. Jedna brzoskwiniowa, druga też brzoskwiniowa. Dawno jego belli nie jadłam, także chętnie skosztuję. Mamy też piątnicę, serek homogenizowany waniliowy. Jest też truskawkowy. To dla Adusi, tak? No. Jeszcze chwila, córciu. Dwa groszki konserwowe, tak mi jakiś smak naszedł na groszek konserwowy. Tak samemu, wiecie, zjeść samodzielnie. Także dwa groszki. Mamy też pomidorki, proszę bardzo, te papryczkowe, jedno opakowanie. Fajne one są i tak za szybko się też nie psują. Mandarynki, parę sztuk, dosłownie sześć. Dwa łotery cytrynowe, dwa tymbarki jabłko mięta i dla gadki, tak. I tutaj mamy, słuchajcie, dwa paszteciki z Profi. A ja kiedyś lubiłam paszteciki, nie? Mhm. Tak jest, klasyczne, bez żadnych dodatków. Dzisiaj na szejku miałam tortille, placki pszenne. Przy zakupie dwóch było po chyba trzy z groszami. A ja więc... lubię tortille. Lubisz? A mogę powiedzieć, co mi dolega? Jeszcze. I kochani, mamy też miks sałat z rukolą. To będzie też do jedzenia. No i co? I kochani, chyba wszystko tam... Były jeszcze, kochani, lody. Tak? A Dusiu, dlaczego były lody? Bo pani mi kazała brać na chorobę lody, żeby szybciej wyzdrowieć. Tak. Byłyśmy dzisiaj, kochani, z Adusią u lekarza. A mogę pokazać jakie? Nie, nie. Możesz pudełko przynieść po lodach. Mhm. To i to drugie? Nie, to tylko wystarczy. Tak. Moi kochani, byliśmy, kupiliśmy takie lody, dwa opakowania plus trzecie, chyba kupiłam kaktusy. Kaktus, no, kaktus. Adusia ma jeść lody na A mogę przynieść te kaktusy? Kardełko. Przynieść te kaktusy? No nie, nie przynoś. Ja zajadam zupkę, rosołek z wczoraj, Adusia tutaj koło mnie. Słuchajcie, mam opiekę na Adę przez najbliższy tydzień. Adusia jest chora, dzisiaj wstała... Słuchajcie, dwa dni przerwy po antybiotyku, wstała dzisiaj z temperaturą. Jutro jedziemy na wymaz gardła. Lisuch gardło. Takim patyczkiem pani jeździ po gardełku, zbiera ślinę i będzie wiedzieć, jaki rodzaj masz bakterii tam, wiesz, w gardełku. I kochani, bujamy się z tym dalej, mam już tego dość, po prostu poddaję się. Nie wiem, co dalej.
Aczkolwiek pani doktor dzisiaj mnie uspokoiła, że te pasierkowce właśnie w gardle są bardzo niedobre do wyleczenia, trudno się to leczy, lubią nawracać, więc wiecie, no trzeci antybiotyk, ale czekamy z tym antybiotykiem, bo chcę ten wymaz zrobić z gardła i co? I siedzimy cały tydzień kolejny w domu. Ja już sobie wzięłam opiekę, słuchajcie, i będę się Adusią opiekować, będziemy razem siedzieć, nadrabiać zaległości szkolne. Jutro pojadę do szkoły, wezmę zeszyty i Adunię będę, słuchajcie, przypilnuję ją. Pojedziemy z rana właśnie na wymaz gardła. Mamy przepisany antybiotyk, jakiegoś tam innego rzutu. Mam też Kidofen, słuchajcie, na gorączkę. I to jest, słuchajcie, Kidofen. O, właśnie ten Duo, on jest na receptę. I to jest taka mieszanka paracetamolu i ibuprofenu. Fajnie ta na niego reaguje i ta gorączka spada na co najmniej 8 godzin. Tam tu werdę do pukania, ale to też czekam, aż wreszcie Adusia, pobierzemy Adusi ten wymaz. I jak pobierzemy wymaz gardła, no to zaczniemy leczenie, mam nadzieję, że skuteczne i już ostateczne, bo powiem wam szczerze, że jeszcze takiego przypadku u niej nie miałam, żeby Ada brała 3 antybiotyki pod rząd. Powiedzcie sami, napiszcie do mnie, czy mieliście takie właśnie sytuacje z dzieciakami, że 3 antybiotyki, że pacierkowiec, że ciężko wyleczyć, że gardło powraca, słuchajcie, po 2 dniach po antybiotyku, po skończonym antybiotyku. Bo powiem wam, że te antybiotyki nawet, że działały, bo ładnie zaleczyło się gardełko, było już białe. 2 dni, słuchajcie, po antybiotyku infekcja wraca, gardło się robi paskudne, czerwone, brzydkie, z nalotem na podniebienie czerwonym i ból przy przełykaniu i do tego jeszcze temperatura. Dzisiaj jest 38,4. Powiem wam, że cały dzień myślałam o tym, co ja z tym dzieckiem dalej pocznę, jak ten temat rozwiązać i jak ją wyleczyć na tyle skutecznie, żeby ta choroba już nie wróciła i jak podniesie jej też odporność, bo zdaję sobie sprawę, że antybiotyki to nie cukierki i że każdy kolejny antybiotyk to jest obniżenie odporności, wypłukanie wszystkich probiotyków z jelit. No jest niewesoło, słuchajcie, ale no cóż będzie z tego, że ja będę biadolić, łapać się za głowę i o matko, o bosko, co teraz? Nie ma co smęcić, nie ma co, słuchajcie, załamywać rąk. Trzeba działać i miejmy nadzieję, że skutecznie. Jedynie moja taka właśnie prośba, napiszcie kochani, czy wasze dzieciaki też tak chorowały, czy tylko ja mam taki egzemplarz jakiś wyjątkowy, że po prostu, no nie wiem, czy te leki nie trafione, myślę, że trafione, wiecie, te antybiotyki były trafione, tylko nie wiem, czy za mała dawka, czy za krótko brała, czy po prostu jest tak wrażliwy i oporny ten, ta bakteria, że troszkę się zaleczy, podleczy, a później wraca. No powiem wam, że kosmos. Dzisiaj jest poniedziałek. Od samego rana szykowałam Adę do szkoły. Ona mi mówi, że ją boli gardełko. Zaglądam, paskudne. Słuchajcie, mówi, że rączki zimne, nóżki zimne, że jej zimno. Oczywiście to jest zwiastunem temperatury. Więc zamiast do przedszkola zawiozłam do babci, no bo szybko do pracy. A później, słuchajcie, wizyta w poradni, w przychodni. Na szczęście udało się mi się dzisiaj wbić na właśnie wizytę do pediatry i no i co, i działamy dalej z Adą, zobaczymy, czy wspólnymi siłami z lekarzem uporamy się z tym problemem. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.